Cześć, to znowu ja. Witam Was w odcinku, który jest poświęcony pracy pleców, a w szczególności pracy łopatki ręki łucznej, czyli tej ręki, którą trzymamy łuk. Jest to taki temat, który warto jest poruszyć i przemyśleć, jak się strzela, dlatego że dużo tutaj się robi błędów i dużo się pojawia różnych miejsc, w którym błąd może się pojawić w strzelaniu. Dlatego przejdziemy sobie do tego, jak to powinno wyglądać. Jak zwykle, mam nadzieję, w moich odcinkach bez zbędnego gadania. W strzelaniu z łuku, jak wiadomo, pracujemy plecami, czyli po naciągnięciu łuku mamy łopatki mieć ściągnięte, tak? Mamy dojść do pozycji, w której mamy łuk naciągnięty, a siła tak naprawdę jest na kręgosłupie, czyli jest mocna praca mięśni międzyłopatkowych, tak? Czyli jak zobaczycie moje plecy, to po naciągnięciu łuku fajnie, żeby te obydwie łopatki były złączone, tak? Czyli mocno spięte. Teraz warto sobie pomyśleć o tym w taki sposób, że sporo osób naciągając łuk robi taki błąd, że pcha łuk lewą ręką mocno, tak, i ciągnie prawą i łączy później łopatki. To jest trochę za dużo ruchu, można by tutaj zrobić mniej ruchów, będzie dzięki temu większa dokładność w strzelaniu. I tutaj dużo rzeczy wiąże się właśnie z lewą stroną, w moim przypadku jestem praworęczny, czyli ze stroną ręki łucznej. Zwróćcie uwagę na jedną charakterystyczną rzecz. Jeżeli mamy po naciągnięciu łuku mieć złączone łopatki, czyli mocno pracować plecami, to tak naprawdę można już dużo tej pracy wykonać przed naciągnięciem łuku, dociągając lewą łopatkę do kręgosłupa. Nie ma sensu jakby fizycznie łuku wypychać ręką, ramieniem, tak? Czyli odsuwać łopatkę, tutaj pokażę to tyłem. Czyli nie ma sensu łuku pchać, a potem ściągać łopatki. Lepiej jest zrobić to tak, że od razu lewa łopatka jest ściągnięta. Czyli przed naciągnięciem łuku starajcie się mieć łopatkę dociągniętą już trochę do kręgosłupa. Nie musi być super mocno, ale ważne, żeby nie pchać tej ręki, żeby ona tutaj nie była rozkiwana na tym stawie, żeby to wszystko nie pływało tutaj, tylko żeby lewa łopatka już oparła się o kręgosłup. Zwróćcie uwagę, to jest moja ręka wyciągnięta, a to jest moja ręka już z łopatką dociągniętą. Jeśli mamy taki układ, że lewa strona jest dociągnięta, to tak naprawdę dużo szybciej i dużo łatwiej jest nam doprowadzić do tego, żeby prawa strona była dociągnięta. Dlatego teraz pokażę Wam, jak tego nie robić, czyli tutaj byście pchali łuk, a potem łączyli łopatki. To nie ma sensu za bardzo. Lepiej jest zrobić to w taki sposób, w którym lewa strona już jest dociągnięta. Mam nadzieję, że widać dobrze. Tak, czyli dociągam lewą łopatkę, trzymam cięciwę, tak, i naciągam tak, żeby prawa łopatka doszła do lewej łopatki. Czyli chcemy mieć od razu rękę skróconą. To jest mniejsza, krótsza droga naciągania łuku. To raz. Dwa, nie ma tutaj tylu błędów, ponieważ już od razu jesteście oparci barkiem, czyli ramię jest na dole, jest z tyłu, czyli cały ruch polega na tym, że dociągamy łuk. Czyli jeżeli ja już mam z tyłu łopatkę, dociągam cięciwę i jestem zakotwiczony. Dlatego fajnie pomyśleć sobie o tej lewej łopatce trochę i starać się to zrobić w taki właśnie sposób, że lewa ręka już jest ściągnięta. Czyli de facto co? Wracamy do tego, co było na samym początku akademii, co jest ważne, czyli opierania się o drzewo. Nikt nie pcha drzewa, tak? Czyli nie pchamy ściany, jak się o nią opieramy, tylko chcemy się oprzeć, czyli będziemy się opierać o tą ścianę, a nie ją wypychać z ramienia. Mam nadzieję, że ta porada Wam pomoże w dokładniejszym strzelaniu, lepszym ustawieniu barku, no i przede wszystkim unikniecie wielu różnych błędów, które się na tym etapie strzelania, czy w tym miejscu całej sylwetki mogą pojawić. Także dzięki, dajcie suba kanałowi, fajnie gdybyście wsparli Akademię. Pozdrawiam Was serdecznie, patronów moich szczególnie, dzięki którym ta Akademia jest kręcona. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.